Kepę Wtorek, odcinek 93. Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie o keto śródziemnomorskim, czyli o tym, czym różni się podobno najzdrowsza na świecie dieta śródziemnomorska od jej ketogenicznej odmiany, kto na keto śródziemnomorskim rzeczywiście może skorzystać i komu polecałabym ten rodzaj żywienia, a także podam Wam gotowy 3-dniowy jadłospis pod keto śródziemnomorskie na adaptacji, ale nie tylko, o tym też powiem. I ten jadłospis pochodzi z mojego kursu online Keto Start i z jadłospisu dostępnego dla osób, które już do tego kursu dołączyły, bo nie wiem czy wiecie, ale dzisiaj jest ostatni dzień mega promocji na Keto Start, także jeżeli temat Was zainteresuje, to potem możecie sobie kliknąć w link, który jest w opisie filmu i zobaczyć, jak ten kurs wygląda. A ja zapraszam na odcinek o śródziemnomorskim keto. Dieta śródziemnomorska ma bardzo wielu zwolenników i uważam, że zazwyczaj to słusznie. Możecie sobie przeczytać naprawdę masę badań naukowych na PubMedzie na przykład, które potwierdzają, że rzeczywiście stosowanie diety śródziemnomorskiej obniża znacznie ryzyko choroby wieńcowej serca. Także plusów takiego żywienia jest cała masa. W skrócie, jak to wygląda? Oczywiście nazwa wzięła się stąd, że w podobny sposób żywią się wszystkie kraje, no część osób przynajmniej, w krajach graniczących z Morzem Śródziemnym. Chociaż też pragnę zaznaczyć, że to jak w tym momencie żywią się młodzi ludzie w tych krajach znacznie różni się od tego, jak żywili się ich dziadkowie. Te badania się mniej więcej w latach 60. zaczęły, więc to też ma na to duży wpływ. Natomiast przyjmuje się takie zasady diety śródziemnomorskiej, że to jest od 3 do aż 9 porcji warzyw w ciągu dnia. Jest to od połowy do 2 porcji owoców w ciągu dnia, więc tutaj zobaczcie, oni całkiem dobrze podeszli do rozróżnienia warzyw i owoców. Jedną z zasad też jest to, że na śródziemnomorskiej diecie je się od 1 do 13, czyli bardzo duża jakby różnica, porcji zbóż, no i nawet do 8 porcji oliwy z oliwek, która jest takim bazowym właśnie tłuszczem żywienia śródziemnomorskiego. Ważna tam jest też ilość błonnika, bo powyżej 30 gramów zazwyczaj dziennie spożywa się tego błonnika. A jeżeli chodzi o tłuszcze, bo tutaj już przechodzimy trochę w kierunku tego keto naszego, to około 37% jakby właśnie tej diety stanowią tłuszcze z przewagą tłuszczów nienasyconych. I właśnie tutaj przechodzimy do tematu keto. No to zobaczcie, jak najbardziej odpowiednia duża ilość warzyw w diecie jest wskazana. Oczywiście nie mówimy tutaj, że jemy bez umiaru wszystkie możliwe warzywa, ale właśnie w diecie śródziemnomorskiej bazujemy na tych zielonych warzywach liściastych. Oliwkach oczywiście, na awokado, więc jakby no, tych warzyw jest cała masa, zresztą już po odpowiednio przeprowadzonej ketoadaptacji też ilość warzyw możemy oczywiście w naszej diecie zwiększać i nie ma tutaj większych ograniczeń. Jeżeli chodzi o owoce, no to również jesteśmy w stanie tutaj część owoców na keto jeść bez problemu, nawet na ketoadaptacji głównie mówimy tutaj o owocach jagodowych. Natomiast no, kwestia zbóż nam wypada i to nie jest tak, że na keto stosujemy się właśnie stricte do zaleceń diety śródziemnomorskiej, tylko rzeczywiście eliminujemy zboża. To co ważne to tłuszcze. Oliwa z oliwek jak najbardziej będzie fantastycznym źródłem tłuszczu i niektórzy mówią, że po prostu właśnie dieta śródziemnomorska charakteryzuje się dużą ilością tłuszczów roślinnych. I tu uwaga, bo nie wszystkie tłuszcze roślinne będą dobre. Ja nie polecam stosowania raczej oleju rzepakowego, czy oleju słonecznikowego, czy tych olejów, nawet oleju z dyni w jakichś dużych ilościach, bo to są oleje, na przykład olej z dyni, no to on też będzie miał znowu może mieć działanie prozapalne, bo będzie miał dużo kwasów omega-6. Po jakie tłuszcze warto sięgać? Oprócz oliwy z oliwek, z tłuszczów nienasyconych możemy wybierać takie oleje jak olej z awokado, olej leniany, olej z ogórecznika i rokitnika są świetne, przeciwzapalne.
Także tutaj mamy całą masę, oczywiście tran i olej rybi też jak najbardziej. Ale jeżeli ktoś chce jakiś olej z krokosza od czasu do czasu, czy olej konopny, to jakby to też są jak najbardziej w porządku rzeczy. Oczywiście one nie stanowią podstawę naszego źródła tłuszczu, tutaj bardziej polegamy na oliwie z oliwek. No i bardziej tłuste ryby niż tłuste mięsa. Dieta śródziemnomorska opiera się na tym, że mamy umiarkowaną ilość ryb i mięsa i zazwyczaj z przewagą ryb. Według mnie akurat czerwone mięso, i o tym też są już filmy na moim kanale i pewnie będzie o tym jeszcze więcej, czerwone mięso jest zdrowe i warto, żeby stanowiło część naszej diety, jeżeli oczywiście mięso spożywamy. Natomiast tutaj rzeczywiście królują ryby. I teraz jakie te ryby? To nie jest tak, że to wszystko muszą być ryby z Morza Śródziemnego. I przykładowy łosoś, który kupujemy po prostu hodowlany, no to też nie będzie najzdrowszą na ten moment opcją, czy nawet krewetki w jakichś dużych ilościach, bo one też zazwyczaj są hodowlane. I po prostu skład tej ryby no jest zupełnie inny niż jeżeli by to była na przykład dzika ryba czy dziki łosoś. Ale jeżeli mamy dostęp do dobrego na przykład halibuta, czy do dobrych nawet ryb słodkowodnych, które no wiemy, że są w miarę jakby okej pod kątem tego, jak żyły, to też będzie w porządku. Jakieś śledzie, makrela i tak dalej, to wszystko będą dobre wybory. W diecie śródziemnomorskiej standardowej nie je się zbyt wielu jaj. Więc tutaj keto śródziemnomorskie raczej tych jaj nie powinniśmy ograniczać, jeżeli nie mamy na nie oczywiście alergii. Także no tutaj jest ta mała zmiana, ale również ilość tych jaj nie musi być aż taka duża, jak po prostu niektóre osoby jedzą po 10 jaj dziennie, codziennie. Orzechy również będą świetne w takim żywieniu i też one będą fajnym źródłem błonnika, bo żeby sobie dostarczyć ten błonnik, jeżeli omijamy zboża, no to tutaj właśnie orzechy, różne nasiona, na przykład deser z nasion chia też będzie to świetnie wspierał, czy siemielniane, jeżeli chcemy po nie sięgać, czy jakieś ketobułki na przykład z babką płeśnik, czy po prostu suplementacja tej babki, ale także zielone warzywa liściaste, awokado, to wszystko są bardzo fajne źródła błonnika. Raczej mniej jest właśnie tych tłuszczów nasyconych. Olej kokosowy również do nasyconych należy, ale no według mnie zazwyczaj nie ma potrzeby go tak bardzo ograniczać, ale na przykład możemy częściej sięgać właśnie po olej MCT. Samo jedzenie oliwek czy awokado, no to też już będzie to dobre źródło tłuszczu. Natomiast jakaś śmietana 30, duże ilości masła, czy jakaś bardzo duża ilość właśnie nabiału, no to też raczej ograniczamy te produkty. Chociaż dodatek fajnego, na przykład koziego sera owczego, czy jeżeli dobrze trawimy ser krowi, na przykład długo dojrzewającego sera, no to przecież też są produkty, które często w krajach śródziemnomorskich się pojawiają. Oczywiście również zalecane jest picie wina w umiarkowanych ilościach, a ja przypominam, że na adaptacji raczej przez jakiś czas unikamy picia wina, bo nasza wątroba musi się nim zająć, bo jest to toksyna, a ona w tym czasie podczas adaptacji uczy się produkować ciała ketonowe, więc nie dodawajmy jej dodatkowej roboty, bo możemy bardzo mocno i negatywnie odczuć to po prostu na naszym samopoczuciu następnego dnia albo nawet tego samego dnia. Kto według mnie warto, żeby sobie taką dietę śródziemnomorską ketogeniczną stosował? Temat ostatnio, który poruszaliście w komentarzach przy na przykład Keto Q&A, to jest kwestia wysokiego cholesterolu. Osoby, które mają skłonność do wysokiego cholesterolu albo którym jeszcze dodatkowo, co się rzadko zdarza, ale ten cholesterol się podwyższa na keto, no to zdecydowanie powinny zmniejszać ilość tłuszczów nasyconych spożywanych, a zwiększać właśnie tych nienasyconych. Jeżeli mamy wysoką homocysteinę, również uważam, że tego typu żywienie będzie lepsze. Poza tym jest to dieta, która dba o to, żeby był ten składnik przeciwzapalny, więc jeżeli mamy różnego rodzaju schorzenia, czy po prostu chcemy o siebie lepiej zadbać, no to również warto to wprowadzać i powiem Wam, że ja bardzo często przepisy, które przygotowuję dla moich podopiecznych, czy właśnie przepisy w kursie Keto Start, one tak naprawdę mają ten komponent śródziemnomorski bo ja po prostu uważam, że ta dieta jest naprawdę bogata odżywczo i raczej albo nawet nie raczej, tylko po prostu działa dla nas wspierająco niż w jakikolwiek inny sposób.
No i oczywiście, jeżeli redukujemy, to też zazwyczaj schodzimy z tłuszczów nasyconych, więc tutaj też pójście w taką stronę bardziej śródziemnomorską z nienasyconymi dobrymi tłuszczami, z jakąś dobrą rybą, to będzie dobra droga. Tylko pamiętajcie, że to nie tylko żywienie definiuje jakby te zalety tego śródziemnomorskiego, wręcz powiedziałabym stylu życia. Bo to, co cechowało szczególnie dawniej osoby na tej diecie śródziemnomorskiej w tych krajach, to, że oni po prostu te posiłki jedli powoli, delektowali się tym, mieli czas, żeby jakby to strawić. Też był tutaj aspekt społeczny, który jest bardzo ważny. Też to, że te osoby zazwyczaj żyją w ciepłych krajach, mają dużo więcej kontaktów z naturą niż na przykład przeciętny Polak w zimie, jak go zasypie śniegiem, jak na przykład teraz. Więc również regeneracja, oni mają czas na siestę, na odpoczynek. To są wszystko równie ważne rzeczy jak samożywienie, więc ten nasz styl życia po raz kolejny może nam bardzo sprzyjać, nawet jeżeli nasza dieta nie jest idealna, albo bardzo szkodzić. Nawet jeżeli po prostu się suplementujemy i staramy się jeść super zdrowo, ale w ogóle poza tym o siebie nie dbamy i nie szanujemy swojego właśnie organizmu pod kątem regeneracji, pod kątem snu, pod kątem pracy z naszą głową i gdzieś tam te emocje nami szastają, nie wiem, czy tak się mówi, no to wtedy nie będzie dobrze. I jeżeli chodzi o to, kiedy na keto możemy stosować to żywienie śródziemnomorskie, to mam nadzieję, że już zauważyliście, że tak naprawdę możemy to robić cały czas albo po prostu sobie to delikatnie modyfikować, bo ktoś lubi i je więcej mięsa, nie widzę najmniejszego problemu. Ktoś chce jeść więcej jaj, również to jest jak najbardziej okej, ale po prostu pewne te fajne rzeczy, te fajne aspekty z śródziemnomorskiego żywienia możemy sobie po prostu zastosować też na co dzień u siebie. Zarówno na ketoadaptacji, jak i później na keto czy na low carbie, no po prostu możemy wdrażać te czynniki, które będą nam służyć. I przejdźmy sobie teraz do obiecanego jadłospisu. Tak jak mówiłam, są to przepisy z jadłospisu, który jest dla uczestników kursu Keto Start. Mam dla Was 3 śniadania i 3 obiady, bądź obiadokolacje. Ja w ogóle uważam, że jak mamy już wszystko dobrze zbilansowane, to zazwyczaj 2 posiłki dziennie wystarczą. Chociaż jak ktoś chce zjeść więcej, to na przykład nie widzę problemu, żeby awokado na wynos, które jest tutaj pierwszym śniadaniem, które Wam proponuję, zjeść sobie na przykład jedną porcję na śniadanie, a drugą porcję na przykład zabrać ze sobą właśnie na wynos do lunchboxu i po prostu zjeść sobie później, tak? Jeżeli potrzebujesz tych 3 posiłków. Każdy ten przepis ma w sobie 500 kilokalorii i jest zbilansowany pod kątem białek, tłuszczów i węglowodanów do adaptacyjnego makro, czyli 15-85. Więc tutaj, jeżeli na przykład Twoje żywienie to jest 2000 kilokalorii i chcesz zjeść sobie 1000 kilokalorii na śniadanie i 1000 na przykład na obiad, kolację, no to po prostu robisz podwójną porcję awokado na wynos. Tak to przygotowałam, żeby było Wam jak najłatwiej dopasować to do siebie, a też na końcu powiem Wam o przepisie, które możecie sobie tak naprawdę, przepisie, dużo powiedziane, to jest bardzo prosta rzecz, 300 kilokalorii i możecie sobie to każdego dnia ewentualnie dołożyć i na przykład zrobić z tego 1500 plus 300, czyli 1800, albo modyfikować to dowolnie. Na awokado na wynos składa się pół awokado, sól himalajska, łyżeczka czarnuszki mniej więcej, łyżka czarnuszki, łyżka nasion słonecznika. I teraz jeżeli tolerujemy nabiał, to ser kozi, 2 plastry i to właśnie sobie polewamy oliwą z oliwek i do tego łyżka pestek dyni. Natomiast jeżeli chcemy, na przykład mamy problem z serem, no to oczywiście możemy sobie to zamienić na przykład na, nie wiem, prosciutto, czy jakąś wędlinę, czy cokolwiek innego. Więc tak wygląda nasze awokado na wynos. I to będzie nasze śniadanie, natomiast na obiad, obiadokolację, lunch, cokolwiek proponuję Wam krewetki. Krewetki ze szpinakiem i makaronem. I tutaj mamy, zobaczcie, małą porcję, 500 kilokalorii. Z mojego doświadczenia spokojnie możecie zjeść 1000 kilokalorii i automatycznie tego będzie 2 razy więcej, tak? Bo tu te porcje są małe. To jest około 80 gramów krewetek. Jeżeli jesteście po adaptacji, spokojnie ilość tych krewetek, czyli tego białka, możecie zwiększyć. Ja to makro dopasowywałam do osoby na adaptacji, która może mieć problem ze zbyt dużą ilością białka, więc to jest wszystko zbilansowane pod 15%. Do tego mamy 2 garści szpinaku, 2 łyżki masła klarowanego, 3 łyżki śmietany,
ząbek czosnku, pół porcji makaronu koniak, czyli 150 gramów, no i dwie łyżki parmezanu. Możecie sobie zrobić screena, jeżeli nie macie mojego kursu Keto Start i tych jadłospisów, to możecie sobie po prostu zrobić screena. Tutaj jest też oczywiście przepis. Pyszny jest ten makaron z krewetkami. Jeżeli nie lubicie koniaku, to możecie na przykład zastąpić sobie to spaghetti z cukinii czy jakimś innym warzywnym spaghetti i też będzie jak najbardziej ok. Kolejny dzień. Mam dla Was śniadanie. Omlet śródziemnomorski z chorizo. Dwa jajka, pięć oliwek, łyżka kaparów, garść suszonych pomidorów, łyżka oleju kokosowego. I mamy tutaj właśnie chorizo, pięć plasterków i oczywiście tam pieprz jako przyprawę. Jeżeli jesteście bez mięsa, no to można na przykład chorizo zastąpić sobie 50 gramami sera mozzarella. Te przepisy naprawdę są proste i szybkie. Robimy, miekszamy albo w ogóle bełtamy nawet widelcem te jajka, chociaż oczywiście jak ubijecie, no to będzie taki ten omlet grubszy. I po prostu na oleju kokosowym dodajemy właśnie oliwki, pomidory, kapary i sobie to wszystko pod przykryciem smażymy razem z tym chorizo. A na lunch, obiad, kolację, co chcesz, cukinia z pieczarkami i szynką parmeńską. 50 gramów cukinii, 50 gramów pieczarek, do tego 40 gramów szynki parmeńskiej. Można oczywiście w wersji bezmięsnej, tutaj też zawsze macie na dole gwiazdkę i zamienniki, można użyć na przykład 30 gramów sera koziego przykładowo, może to być też inny ser, 125 ml śmietanki kokosowej, ser do przyprawienia, curry, zioła prowansalskie, olej kokosowy. Bardzo szybkie danie, bardzo smaczne, które możemy sobie szybko przygotować. Oczywiście jak chcecie dodać oliwę z olejek, to możecie do każdego tego przepisu jeszcze sobie po prostu to wszystko polać oliwą. Ja nie widzę przeszkód. No i trzeci dzień. Keto sałatka grecka, czyli sałata rzymska, garść rukoli, garść szpinaku, kilka pomidorków koktajlowych, pół ogórka, oliwki zielone albo czarne, jeżeli wolicie. I do tego 100 gramów sera feta, polewamy oliwą z oliwek i mamy bardzo fajną grecką sałatkę w wersji keto ze zbilansowanym makro. I ostatni posiłek to może być halibut na maśle klarowanym z frytkami. Oczywiście nie są to frytki z ziemniaków. Mamy tutaj 80 gramów halibuta. Znowu, jak jesteśmy po adaptacji, możemy spokojnie zwiększać ilość białka albo nawet na adaptacji, jeżeli na przykład dołożymy sobie do tego kawę kuloodporną, która będzie źródłem dodatkowym tłuszczu. Halibuta sobie smażymy na maśle klarowanym, przyprawiamy solą i pieprzem, natomiast fasolkę szparagową, i to jest jedyna fasolka, która tak naprawdę nie jest fasolą, którą możemy bez problemu jeść sobie nawet na ketoadaptacji. Najpierw gotujemy, a potem znowu na tym maśle klarowanym właśnie sobie podsmażamy i mamy takie fajne frytki chrupiące z fasolki. Rybę sobie skropimy sokiem z cytryny i mamy naprawdę pyszny, bardzo zdrowy, śródziemnomorski i szybki obiad. I jakby żeby sobie jeszcze lepiej to zbilansować, jeżeli Wasza kaloryka jest inna, czy po prostu chcecie dodać sobie orzechy jako dobre źródło i tłuszczu, i białka, i również odrobiny węglowodanów do swojego żywienia, to mamy orzechową keto przekąskę na 300 kcal. Możecie z tego zrobić i 500, i 700, bardzo łatwo, po prostu zwiększając tą ilość. Orzech makadamia, orzechy brazylijskie, włoskie i pekan. To są orzechy, które są mega zdrowe, które polecam na adaptacji. Tutaj spokojnie nie przedawkujemy raczej przy tych orzechach właśnie węglowodanów, a mamy też fajne źródło błonnika. Także to są moje propozycje na śródziemnomorskie keto, zarówno keto adaptacji, jak i po lekkich modyfikacjach. Po prostu możecie bardziej zaszaleć i dodać sobie inne proporcje. No i po prostu tak tego wszystkiego też nie liczyć. Jak już jesteśmy po keto adaptacji, albo nie zależy nam tak bardzo na tym, żeby to makro trzymać co do grama, bo naprawdę nie zawsze jest to konieczne. Dajcie znać, czy takie śródziemnomorskie keto Wam pasuje, czy może w podobny sposób się żywicie, czy zupełnie inaczej. Jestem bardzo ciekawa. No i przypominam, że dzisiaj ostatni dzień promocji Keto Startu i naprawdę cena jest według mnie bardzo korzystna, a ilość informacji i cały jakby ten 4-tygodniowy proces, który tam dostaniecie, myślę, że jest jej wart.
I jest to propozycja zarówno dla osób, które chcą zacząć swoją keto przygodę, ale także dla tych, którzy już nawet są po keto adaptacji, ale chcą sprawdzić, czy wszystko jest ok, czy może gdzieś się pojawiły jakieś błędy i jeszcze bardziej po prostu zadbać o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. A my widzimy się za tydzień w Keto Wtorku i w piątek w Keto Q&A. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia. Cześć!